Ci, co widzieli na wcześniejszych filmach, widzieli, że dostałem w prezencie taki klucz uszkodzony, no i pękł ten przycisk od włączania klucza. No to robiłem tutaj taki nowy z pełnej kostki zertalonu, także już teraz jest małe prawdopodobieństwo, że pęknie. Ten kanałek to jest po prostu prowadzenie i jednocześnie zabezpieczenie przed tym, że ten przycisk nie wypadnie. No po prostu wsuwamy, on tam naciska tam jakąś blaszkę, teraz tutaj go wsunę, to jest tak zwany kołek rozprężny, to jest taka zwinięta blaszka, nie wiem jaką tą technologią robią, no tylko tutaj teraz wystarczy, że go wbiję, jest to średnica około 1,5 mm, siedzi już na swoim miejscu, ciśnienie podłączone, klucz się kręci, tu mamy tam pod palcem niżej ten okrągły, to jest przełącznik lewo-prawo. Klucz działa, już kilka razy się przydał. Bardzo pomocny, mocny. 1500 Nm, 4000 obrotów. No nie jest w 100% sprawny, ale do samochodu osobowego jest w zupełności wystarczająco sprawny, znaczy mocowo. Także dziękuję za oglądanie, za udostępnianie i zapraszam na kolejne filmiki.